Domi i Monia wpadają na pomysł, żeby zrobić na Dietla bajkowy hotel. Wszyscy się przebierają i jest super. Jednak do czasu, ponieważ żona Arka odwiedza go i się obraża, bo on świetnie bawi się na kwarantannie, a ona w domu użera się z dziećmi. Ponadto jest zazdrosna o Zarzycką. Wkrótce Lucy odwiedza kolejny raz Arka. Dziewczyna przychodzi ze świetną informacją, bo znalazł się kupiec na Addiction. Jednak Arek w międzyczasie wszystko sobie przemyślał, policzył i wpadł na pomysł, jak uratować pub. Otóż chce wziąć pożyczkę, przetrzymać zimę, a później choroba odpuści i wyjdą na prostą. Gdy żona mówi mu o chętnym, jest zaskoczony i myśli, że szukała kupca. Jednak ona go nie szukała, albowiem sam się znalazł i facet daje 90 tysięcy od ręki. Chłopak jest wściekły na małżonkę. Nie dość tego, to jego biznes nazywa problemem. Niestety między Arkiem a Lucy kolejny raz dochodzi do awantury. Chyba każdy mój widz wie, że Addiction zostanie zamknięte, także o tym na pewno nie będę gadać. Ale wiecie, mam wrażenie, że Lucy na siłę chce kłócić się z Arkiem. Bo raz go odwiedza, chociaż wie, że tam jest Zarzycka i się obraża na męża. Później drugi raz tam lezie i gada o kupcu. Chociaż zdaje sobie sprawę z tego, jaki Arek jest i że dla tego miejsca zrobi wszystko, aby je uratować. Poza tym na kwarantannie nie można nikogo odwiedzać, a przynajmniej tak było, gdy to nagrywali. Jakby ktoś chciał znać dokładną datę, to na Insta serialowego Arka znajdziecie fotkę i u Domi chyba też. Myślisz, że Arek długo będzie zastanawiać się nad sprzedażą pubu?